Debata dnia. Krok za krokiem, krok po kroczku, najpiękniejsze w całym roczku idą święta. Bo to jutro już Wigilia. Zapewne Państwo słuchają Polskiego Radia 24, być może przygotowując już potrawy na Wigilię. Kroicie cebulę do śledzia albo łuskacie orzechy, a może pieczecie pierniki albo przygotowujecie galaretę do karpia. Ale radio umożliwia równocześnie bycie dobrze poinformowanym i słuchanie równoległe. A o tych przygotowaniach porozmawiamy, ale także w kontekście politycznym może trochę będą też prognozy, bo to ostatnia debata przed świętami Bożego Narodzenia w Polskim Radiu 24, ostatnia debata dnia. A w tej debacie gościmy. Jest z nami Marcin Wikło, Tygodnik Sieci. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. I Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kłania się oczywiście Krzysztof Świątek. Panowie, to może na początek takie luźne pytanie. Jesteście już przygotowani do świąt? Czy tak jak niektórzy, przyznam, że ja też na ostatnią chwilę dopiero prezenty, przygotowania, choinka, czy to już wszystko u was pozapinane? Marcin Wikło? Ja nie wiem, czy w ogóle jest możliwy taki stan, bycie całkowicie przygotowanym do świąt. Ja oczywiście jestem gdzieś w trakcie już po krojeniu cebuli, a jeszcze przed innymi przygotowaniami. Dodatkowo kończę taki mikroremont w domu, więc naprawdę się dużo tego nawarstwiło. No i jeszcze trzeba popracować czasem. Także sporo rzeczy. No właśnie, często się te sprawy multiplikują i kumulują. Jakub Majmurek, gotowy? No ja nie robiłem żadnych specjalnych przygotowań do świąt. Żadnych? Nic? Prezentów? No prezenty tak, ale poza tym nic więcej. Dobrze, to panowie, w takim razie przechodząc do spraw politycznych, ale okołoświątecznych. Mamy rozmaite publikacje też, które się ukazują przed świętami, a ze świętami związane. Oto portal Onet zaszokował, zamieścił taki tekst, zresztą już usunięty z tego portalu, najsmutniejsze święta. W tym tekście o tym, jak obchodzone były święta Bożego Narodzenia w okresie okupacji, no ale tam chodziło przede wszystkim o zamieszczenie zdjęcia żołnierzy Wehrmachtu. Tekst został opatrzony właśnie takim zdjęciem. Żołnierzy Wehrmachtu w czasie Wigilii, najsmutniejsze święta Bożego Narodzenia. Posypały się komentarze. Jak mówię, tekst już usunięty. Zresztą redaktor naczelny portalu Onet, Bartosz Węglarczyk, przeprosił za ten tekst i skomentował, że taki tekst w ogóle się nie powinien ukazać. No, dyskusja jednak nie wygasła i zacytuję kilka komentarzy, zresztą, które można przeczytać na portalu w polityce.pl. Na przykład europoseł Patryk Jaki z Prawa i Sprawiedliwości zamieścił z kolei zdjęcie, tragiczne zdjęcie z egzekucji dokonywanej przez żołnierzy Wehrmachtu i zapytał, czyje święta były smutniejsze, Polaków czy Niemców. Publicysta portalu w polityce.pl Wojciech Biedron napisał cytat w Onecie, wracają do wspomnień założycieli koncernu. Jest także komentarz byłego posła Tomasza Jaskuły, który napisał: kompromitacja Onetu, co się z wami dzieje? Mordercy przedstawieni jako zasmuceni ludzie obchodzący święta Bożego Narodzenia. Koniec cytatu. Panowie, co się wydarzyło? Czy to można tylko przypisywać jakiemuś przypadkowi? Ktoś, jakiś niewykwalifikowany redaktor zamieścił taki tekst? Czy to jednak szokuje panów? Marcin Wikło. No, szokuje, owszem, ale ja jestem przede wszystkim zasmucony, że w tym czasie takie rzeczy się pojawiają, bo to jest jakieś obłaskawianie morderców, to jest jakieś relatywizowanie zbrodni, której żołnierze Wehrmachtu się dopuszczali, stawianie ich gdzieś tak, no powiedzmy, jeżeli nie po stronie ofiar, to gdzieś pomiędzy ofiarami a katami, bo tak naprawdę nie wiadomo, czy oni przypadkiem nie byli ofiarami Józefa Goebbelsa. Zgodzę się absolutnie z Bartoszem Węglarczykiem, taki tekst w Onecie ukazać się nie powinien, przeprosiny przyjmuję, ale na pewno z niesmakiem będę od czasu do czasu o tym pamiętał i myślę, że po prostu należy zapomnieć o tym. No, mam nadzieję, że epizodzie, tak, ale niewątpliwie smutne.
Ale jeszcze pytanie w takim razie, jak ten tekst mógł się ukazać? No bo przecież to nigdy nie jest tak, no, wszyscy pracujemy w redakcjach. Ja też byłem dziennikarzem piszącym i wiem, że taki tekst no, przechodzi zwykle przez redaktora wydania albo przez nawet redaktora naczelnego. No rozumiem, że w tym wypadku chyba redaktor naczelny portalu nie widział tego tekstu, bo jak rozumiem, by go nie dopuścił, no ale był jakiś redaktor wydania. Jak pan to interpretuje w takim razie, że ten tekst się ukazał? To jest tylko błąd, czy jakaś prowokacja? Nie znam struktury redakcji Onetu, nie wiem, jaki proces decyzyjny tam zachodzi, natomiast jakby no, odpowiedzialność zawsze w takim momencie spada na redaktora naczelnego i dlatego Bartosz Węglarczyk za ten tekst przeprasza i dlatego to on stwierdza, że nie powinien się ukazać. Rozumiem, że znaczy, nie wiem, co tam się wydarzyło, tak? No, po prostu nie mam wiedzy, więc nie chcę spekulować, tak jak mówię, no mój odbiór był taki, że mnie to po prostu zasmuciło i zgodzę się z tym, taki tekst nigdy w życiu nie powinien się ukazać. Jakub Majmurek, jak to ocenia? Ja mam tak od tego zdania, nie czytałem tego tekstu, nie wiem, co w nim było. No, rozumiem, że sama redakcja uznała, że popełniła pomyłkę, wycofała tekst, no przyjmuje to do wiadomości. No te opinie, które pan zacytował, no brzmią raczej kuriozalnie, czy to Patryka Jakiego, czy redaktora Biedronia. Jakby w polskiej każdej księgarni nie było ton biografii feldmarszałków III Rzeszy. Jakby w pokrewnych prawicowych tygodnikach nie roztrząsano, czy Polska w 1939 roku nie powinna sprzymierzyć się z Hitlerem i iść przeciwko Związkowi Radzieckiemu. No na tym tle to oburzenie jest prześmieszne. Ale tu chyba trochę o co innego chodziło. Tu chodziło o to, że... Że opublikował to portal, który ci ludzie uważają za politycznie wrogi, więc po prostu jak się kij nie nasunie, to się nim przywali. Nie, no dyskusje o tym, czy kto w jaki alians powinien wejść w 1939 roku, rzeczywiście się toczą i to wiemy o głośnych publikacjach i historycy o tym też dyskutują. Natomiast tutaj szokujące raczej było stwierdzenie, że to były najsmutniejsze święta Bożego Narodzenia właśnie w przypadku żołnierzy Wehrmachtu. No chyba w tym czasie akurat wiele innych narodów, w tym Polski, miały dużo smutniejsze święta. Tak, ale też należy zapominać, że wiele osób, które się czuły Polakami, było do Wehrmachtu wcielonych przymusowo, więc to też nie jest tak, że naród polski, a żołnierze Wehrmachtu są całkowicie rozłączne zbiory, zwłaszcza czy na przykład obywatele polscy, a żołnierze Wehrmachtu, osoby przecież ze Śląska, z Pomowa, były przymusowo wcielane do Wehrmachtu, więc to nie są wcale rozłączne zbiory. No tak, ale to jest zupełnie inna kwestia. Ja w takim razie... Mam wrażenie, że i pan redaktor, i pana koledzy z prawicowych mediów robią trochę igły z widły. Popełniono może błąd, nie znam tego materiału, ale też robienie z tego tematu dnia i otwieranie tym dyskusji jest moim zdaniem rozmuchiwaniem sprawy, które na tym nie zasługuje. No i otworzyłem dyskusję, dlatego że dyskusja także rozgorzała w mediach społecznościowych i to znalazło się na bardzo wysokich miejscach. Wydaje się, że jednak jest to temat, który rozgrzał opinię publiczną, ale w takim razie zapytam o publikację pana tytułu prasowego, to znaczy chodzi mi o krytykę polityczną, bo nie ukrywam, że to też wywołuje pewnego rodzaju komentarze. Mam na myśli karykaturę Chrystusa. No, zdaniem na przykład Piotra Semki, który zamieścił komentarz w tygodniku Do Rzeczy ostatnim, tym najnowszym, obraźliwa jest to karykatura dla chrześcijan z entuzjastycznym tekstem w krytyce politycznej o kolejnych apostazjach. Postać Chrystusa jest umieszczona w takim znaku zakazu i z rozłożonymi rękami, jak rozumiem, w takim geście też dosyć, no powiedziałbym, głupkowatym. I zapytam się, czy akurat, ja rozumiem, krytyka polityczna ma prawo, oczywiste to jest, do swoich poglądów na temat Kościoła katolickiego, na temat ludzi wierzących, ale zapytam, czy to rzeczywiście musi przybierać takie formy właśnie, że karykatury, która jednak może być też bolesna dla ludzi, dla których postać Chrystusa jest w sferze sakrum, jest jedną z tych postaci wiodących, jeśli nie najważniejszych dla ich życia. Czy po prostu musicie po takie formy wyrazu sięgać? Jakub Majmurek. No nic nie musi, ale pytanie jest, co mówi. Uważam, że jak najbardziej tego typu forma jest formą dopuszczalną w debacie publicznej i nie uważam, żeby było w niej cokolwiek złego. Karykatury związane z imaginarium chrześcijańskim mają bardzo starą tradycję w naszej kulturze, co najmniej od czasów oświeceniowych. Jeśli spojrzymy na przykład na historię kina XX wieku, no taki film jak Żywot Briana według Monty Pythona niedawno pomyłkowo użyty przez Wiadomości TVP
w zupełnie zadziwiającej roli. No też jest klasykiem XX wieku. Choć może jest obraźliwy dla jakichś chrześcijan, to nie jest powód, żeby go zakazać i go na przykład nie emitować. No po prostu, no jest oczywiste, że wolność słowa wymaga też przyzwolenia na to, że czasami będziemy musieli zmierzyć się z poglądami, które są dla nas oburzające, które w jakiś sposób uderzają w nasze imaginarium, w bliskie nam wartości, w bliskie nam przekonania. To jest cena za wolność słowa, cena, którą moim zdaniem warto płacić. Czyli rozumiem, że krytyka polityczna będzie sięgać po to imaginarium, które jest też ważne dla wyznawców różnych religii. Będą sięgać po to różni autorzy. Pewnie akurat nie ja jestem autorem tej karykatury, nie ja redaguję stronę, więc to nie jest moja jak gdyby odpowiedzialność, ale uważam, że jest to jak najbardziej coś, co jest uprawnionym środkiem komunikacji, środkiem ekspresji. Żyjemy w kulturze, która jest rzeczywiście ukształtowana przez chrześcijaństwo, chociaż dzisiaj jest już coraz bardziej postchrześcijańska. Jest oczywiste, że w tej postchrześcijańskiej kultury symbole, narracje i tak dalej, które kiedyś były częścią sakrum, w naturalny sposób się sekularyzują. Nie są tylko i wyłącznie częścią narracji religijnej. Są Czyli pana zdaniem wolność słowa, wolność ekspresji jest niczym nieskrępowana? Można przedstawiać nie, karykaturalnie? Nie można na przykład, nie wiem, rozpowszechniać jakichś fałszywych informacji. Można na przykład powiedzieć, X trzyma dziecko na łańcuchu w piwnicy, chociaż nie trzyma. To oczywiście powinno być karane. No nie, to jest kolportowanie kłamstw. Ja tylko mówię na przykład, jak rozumiem pana wypowiedź, że dopuszczalne jest na przykład przedstawienie karykaturalne osób, postaci dla świętych, dla danych religii. To jest pana zdaniem dopuszczalne. Tak, najbardziej tak. Sporo karykatury Mahometa. Zawsze byłem po stronie ich autorów i uważam, że jak najbardziej wrażliwość religijna różnych osób czy grup jest wartością mniej ważną niż wolność słowa. Marcin Wikło, jak ocenia tego typu karykatury Chrystusa, tego typu prezentacje, tego typu publikacje? Jestem trochę zakłopotany, bo nie wiem jakiego typu, tak teraz znów ja nie znam tej publikacji. Zawsze tak. No ja ją opisałem ją dosyć. Jest oczywiście formą wyrazu i można jej używać jak najbardziej. Można się nawet czasem z niej pośmiać, można się czasem z siebie nawet pośmiać, oczywiście, natomiast też należy się zastanowić, w jakim celu ona została użyta, jaka jest intencja użycia tej karykatury, czy jest to tylko niewinny żart, czy też tak jak zrozumiałem tutaj jakaś ilustracja dosyć radosnego tekstu o apostazji, to jest zasmucające. Poza tym no, ja mam takie wrażenie, że żyjemy w jakimś czasie takiej absolutnej postprawdy i bardzo odwróconych pojęć, takich zakłamanych pojęć, gdzie wolność jest zrozumiana zupełnie teraz opacznie, narzucana wolność, która jest narzucana już nie jest wolnością, tak? To jest, jeżeli coś obraża mnie, wkracza w moją sferę wolności i już wolnością nie jest, bo ogranicza moją wolność, więc jakby tutaj no, wolałbym się gdzieś zachęcałbym do poruszania się w takiej sferze nienaruszania czyjejś bliskości, takich sfer intymnych, a jeśli chodzi o wiarę, niewątpliwie o tym mówimy. No, ja rozumiem, że pana postulat jest taki, że poglądy religijne Jakub nie powinny być w żaden sposób publicznie krytykowane, bo to może kogoś urazić. To są nie tak intymnej sfery, która nie powinna być w żaden sposób krytykowana. Tak jest pana stanowisko. Zgodzę się z tym, że można na przykład pewną instytucję związaną z wiarą, na przykład kościół, wyobrażam sobie, że można ją krytykować za coś, jeżeli są jakieś powody, natomiast wolałbym, żeby nikt nie naigrywał się z mojej wiary, wolałbym, żeby nikt nie deformował symboli, które symbolizują moją wiarę, tak uważam. Ja uważam to, że światopoglądy religijne nie powinny być chronione, czy to przez obyczaj, czy to przez prawo, silniej niż światopoglądy niereligijne. Chrześcijaństwo powinno podlegać takiej samej weryfikacji rozumu publicznego we wszystkich jego przejawach, od statyry do uczonej rozprawy filozoficznej, to na przykład Hegel. Nie ma żadnego powodu, by traktować je inaczej. Więc tutaj jak gdyby jest bardzo wyraźna różnica między nami, ale tak, ja uważam, że rozum, wszelkie jego przejawy, prawo do swobodnej krytyki i wymiany opinii jak najbardziej powinno też dotyczyć poglądów religijnych w takim samym wymiarze, jakim dotyczy poglądów niereligijnych.
No tak, tylko tutaj jest ta kwestia właśnie, że no, można się oczywiście z tym nie zgadzać, ale jednak jest kategoria też prawna, która mówi o tym, że kwestie religijne, kwestie też symboli religijnych są otoczone ochroną prawną. I naruszanie... Można dosyć konkretnie ten artykuł 296 Kodeksu Karnego, jak on brzmi dosłownie? No wie pan, no w tej chwili to mogę otworzyć nie, oczywiście. Panu putoczą, bo ja go znam. Bardzo to, proszę. Znieważa uczucia religijne, publicznie znieważając przedmiot czci religijnej lub miejsce kultu. Tam nic nie ma w tym artykule o ochronie na przykład przed, nie wiem, wyśmiewaniem koncepcji transsubstancjacji, jeżeli ktoś ma akurat taką ochotę. Poglądy religijne jako takie nie podlegają ochronie tego paragrafu, podlega miejscu kultu religijnego. I tu się nawet zgodzę, nie powinno się zakłócać raczej cudzych praktyk religijnych oraz przedmioty czci religijne, czyli na przykład nie wiem, religii jakiejś się nie powinno znieważać. Ale no ale przedmiotem czci religijnej... ...wyciągane często w użyciu i w interpretacji, ale to jest moim zdaniem błąd. Ten artykuł jednak dość wyraźnie wskazuje te dwie kwestie, przedmiot czci religijnej i miejsce kultu religijnego. Ale przedmiotem czci religijnej, także poza miejscami kultu religijnego, jest wizerunek Chrystusa. Czy każdy wizerunek Chrystusa jest przedmiotem kultu religijnego? Czy jak, na przykład, Dla chrześcijan tak. Czy on oddawał religijną cześć? Dla chrześcijan myślę, że każdy wizerunek Chrystusa jest tak, otoczony kultem. Nierównocześnie. Nie oddaje czci obrazom? Nierównocześnie, Marcin Wikło? Trochę brzmi to wszystko jak rozmowa osoby wierzącej z niewierzącą na temat wiary. W związku z tym jakby ciężko będzie złapać porozumienie. No coś, co mnie obraża, pana redaktora Majmurka nie obraża i tutaj się wykluczamy w pewnych kwestiach. To są absolutnie zbiory rozłączne. Tak jak mówię, ja mam jakieś swoje zapatrywania na temat wiary, mam swoją wiarę i nie chciałbym, aby ona była w taki sposób szargana, karykatura. Ona była publicznie kwestionowana. Czy tego się pan domaga, że nie chce pan, żeby ta wiara była publicznie kwestionowana? Nie. Ja tylko mówię, że nie chciałbym, aby mnie obrażano właśnie w ten sposób. Uważam, że karykatura Chrystusa, w którego wierzę, jest formą obrazy. I tyle chciałem powiedzieć. Uważam, że mam do tego prawo i nie jest wolnością to, naigrywanie się z obiektów kultu, jak tam pan zresztą zacytował. To nie jest wolność, to jest absolutne pomylenie tego pojęcia. Pytanie, czy każdy wizerunek Chrystusa jest obiektem kultu? Moim zdaniem nie. I tutaj jest to rzeczywiście wielki problem. Mnóstwo wizerunków popkulturowych Chrystusa, które niekoniecznie nawet są w jakiś sposób polemiczne wobec chrześcijaństwa, które nie są obiektami kultu, które nie funkcjonują wcale w przestrzeni religijnej. Chrystus, czy może Jezus z Nazaretu, mówiąc bardziej ogólnie, jest pewnym uniwersalnym symbolem kulturowym, który występuje w różnego rodzaju tekstach i narracjach, które wcale niekoniecznie związane są z kontekstem religijnym. Przecież to jest pewien uniwersalny, kulturowy symbol, a nie tylko i wyłącznie symbol religijny. Chrystus czy Jezus na pewno nie należy tylko do chrześcijan. Nie należy tylko do chrześcijan, natomiast no, jakby ja jeszcze chciałem o jedną rzecz zapytać w tym kontekście też już przywołanego przez redaktora Majmurka przepisu dotyczącego ochrony praw osób wierzących, czy ochrony przed znieważaniem miejsc kultu religijnego. Chciałem zapytać o to, czy no, redaktor Majmurek powiedział o tym, że na przykład nie można, jednak granicą wolności słowa jest to, że nie wolno kolportować informacji nieprawdziwych, czy wręcz które mogą sugerować, że ktoś popełnia czyny na przykład kryminalne, a jest od nich wolny. Ale zapytam w takim razie, no, rozumiem, że tutaj wchodzimy w takie kryterium jednak prawdy o czynach, o postaciach i jednak kłamstw kolportować nie wolno. To jest granica, rozumiem, co do tego się zgadzamy, granica wolności słowa. No ale właśnie, czy w takim razie można zamieszczać okładkę, tak jak uczyniły to wysokie obcasy w Gazecie Wyborczej, okładkę z Matką Boską, z maseczką, zawierającą też błyskawice, z czarną parasolką, sugerując jednoznacznie, jak rozumiem, że Matka Boska mogłaby, czy wspierałaby czarne protesty, czy też aktualne strajki kobiet. Czy to nie przekracza właśnie granic prawdy? No, wiemy, jaki był życiorys wedle Biblii Matki Zbawiciela. Redaktor Majmurek, Jakub Majmurek. No, to chodzi, że nie wiemy tak naprawdę o Matce Jezusa z Nazaretu, kim była tak naprawdę. Nie ma
poza Ewangeliami żadnych tutaj źródeł historycznych. Ewangelie są bardziej tekstami literackimi niż źródłami historycznymi. Dla osoby niewierzącej, oczywiście dla osoby wierzącej, one mają walor prawdy objawionej, ale tym niemniej prawo tutaj musi postępować raczej z punktu widzenia, znaczy nie może przyjmować religijnego punktu widzenia. I tutaj trudno mówić o jakiejkolwiek prawdzie i fałszu. Można powiedzieć, gdyby w ogóle jakiekolwiek zdania odniesione do Matki Boskiej nie mają waloru prawdy i fałszu. Można co najwyżej oczywiście walor prawdy i fałszu mają stwierdzenia już Kościół katolicki albo na przykład Kościół prawosławny uważa na temat Matki Boskiej to, to i to. No i to są oczywiście zdania prawdziwe lub fałszywe, które można zweryfikować. Ale w odniesieniu do Matki Boskiej raczej nie ma zdań prawdziwych i fałszywych. Są różne interpretacje tej postaci, która znów jest pewnym uniwersalnym. Ale nie spotkaliśmy się do tej pory. Już tylko symbol religijny. Ale nie spotkaliśmy się do tej pory z interpretacją, jakoby Matka Boska mogła popierać aborcję, no chyba, że Marcin Wikło taką... No, na tym polega taką... piękno nowych interpretacji, że są nowe, że coś nam wywracają. A, piękno, się na tym... Kiedy się pojawiła na przykład, nie wiem, Matka Boska z Guadalupe, to też nigdy wcześniej... Tylko musielibyśmy mieć, aby docenić to piękno nowej interpretacji, musielibyśmy mieć chyba jakieś źródła historyczne. ...przez Kościół, więc jak najbardziej też różnego rodzaju użycia symboli religijnych mogą się pojawiać, czy postreligijnych mogą się pojawiać w nowych kontekstach. To jest normalny proces. Czy ten nowy kontekst i piękno nowej interpretacji w tej zamieszczonej okładce Wysokich Obcasów dostrzega Marcin Wikło, czy może spotkał źródła historyczne, które by taką interpretację usprawiedliwiały? Nie, znaczy uważam, że to jest jakaś trochę absurdalna rozmowa na temat prawdy i fałszu tutaj i takiej interpretacji, jaką pan redaktor zaproponował. Natomiast rzeczywiście nie w tych kategoriach bym to rozpatrywał, tylko znów jakby no tutaj symbol Matki Bożej dla mnie ważny, dla mnie cenny, został określony jakimś innym symbolem, który symbolizuje jakby no postulat aborcji na życzenie. I to mi się kłóci, tak? To jest coś, czego ja ze sobą pogodzić nie potrafię, nie chcę tego godzić. I też bym to rozpatrywał w kategoriach tego, czy mnie to uraża, czy mnie to nie uraża. Znaczy, ja też w ogóle mam trochę kłopot w takich rozmowach, bo uważam, że pewne rzeczy należałoby zamilczeć, owszem, stawiać temu tamę i jakby ostrzegać przed takimi rzeczami, jak ostatnio strajk kobiet, który mówi, że będzie próbował zakłócać mszę pasterki. To tutaj tamę postawimy, ale tę tamą będzie serwis informacyjny. Wrócimy jeszcze na moment do tego wątku, który Marcin Wikło poruszył, ale potem już bardziej od spraw światopoglądowych przejdziemy do stricte politycznych. To będzie po serwisie informacyjnym. Reklama. Kochamy świętowanie! A w Kauflandzie znajdziecie wybrane zestawy kosmetyczne, słodycze i dekoracje świąteczne oraz odzież świąteczną taniej do 50%. To co najlepsze na święta, oszczędzanie. Kaufland. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na święta? Wiedziałem. Chodźmy, Barbara. W Media Expert są przeceny na święta. Media Expert jest cool. Wiesz, gdzie dzieje się prawdziwa magia świąt? W Twoim domu. Tu nawet świąteczne gotowanie to nie tylko szykowanie potraw, a dzielenie się miłością, pamięcią i troską. Domowe święta w Lidlu. Zawsze w lidlowych, czyli niskich cenach. Kawa rozpuszczalna Jakobs Kronat Gold 31% taniej, 16,49 za 200 gramów. A pomarańcze deserowe aż 60% taniej, 1,99 zł za kilogram. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach. W Media Expert przeceny na święta. Na przykład smartfon Samsung Galaxy M21. Teraz w ratach od 59,90 miesięcznie. RRSO 0%. Telewizor Sony Android TV 65 cali. Teraz taniej o 600 zł. Po reklamie. Autopromocja. Polskie Radio 24 w zasięgu ręki. Kiedy i gdzie chcesz. Słuchaj ulubionych audycji w nowej, bezpłatnej aplikacji Polskiego Radia dostępnej za darmo w sklepach Google Play i App Store. Autopromocja.
Polskie Radio 24, minęła 18.30, czas na informacje dnia. Olga Bobienko. Miliard złotych z tak zwanej tarczy branżowej trafi do regionów górskich, dotkniętych zakazem turystyki zimowej. Programy pomocy dla gmin i powiatów najbardziej dotkniętych lockdownem mają być przedstawione w najbliższych dniach, zapowiedział to premier Mateusz Morawiecki. Na ten moment wiadomo, że wsparcie obejmie przede wszystkim południe Polski. Od Ustrzyk Górnych, Ustrzyk Dolnych po Jelenią Górę przez wszystkie pasma górskie, piękne pasma górskie, do których się znaczna część Polaków udawała w minionych latach. Pieniądze, które będą wypłacane w ramach tarczy branżowej, pochodzą z budżetu państwa. Szef rządu dodał, że zostały wygospodarowane dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego. W niedzielę rozpoczynają się w Polsce szczepienia przeciw COVID-19. Pierwszą osobą, która przyjmie szczepionkę, będzie pielęgniarka szpitala MSWiA w Warszawie, kolejną lekarz z tej samej placówki. W drugi dzień świąt do naszego kraju trafi pierwsza transza 10 tysięcy szczepionek firm Pfizer i BioNTech. W ciągu kolejnych 5 dni następne 300 tysięcy dawek. Według szacunków w ciągu miesiąca liczba osób zaszczepionych w Polsce ma dojść do 750 tysięcy. Jutro Wigilia, co oznacza, że to ostatni moment na zrobienie świątecznych zakupów. Dzisiaj sklepy są otwarte jeszcze przez kilka godzin, jutro maksymalnie do 14:00-14:30. O nieodkładanie zakupów na jutro i wcześniejsze uzupełnienie braków w zapasach na wigilijny stół apeluje przewodniczący sekcji Krajowej Pracowników Handlu NSZZ Solidarność Alfred Bujara. Pamiętajmy, że w tym dniu nie będą obowiązywały również godziny dla seniorów, a więc gorąca prośba również dla seniorów, żeby nie pozostawiali właśnie swoich zakupów, szczególnie na Wigilię. Wyłączenie godzin dla seniorów w Wigilię jest wyjątkiem. Poza tym dniem osoby po 60 roku życia mogą robić zakupy między godziną 10 a 12. Maria i Kazimierz Kozioł jak co roku od 29 lat budują ruchomą szopkę w tarnowskim kościele Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. W szopce jest ponad 100 postaci, podkreśla pan Kazimierz. Robiliśmy to przede wszystkim dla naszych dzieci, można powiedzieć, jak małe jeszcze do szkoły nie chodziły nawet. A w tej chwili nigdy się nie spodziewałem, że jeszcze wnuczki nasze będą to oglądać. To było naszym zamysłem, żeby pokazać Betlejem, żeby dotrzeć do wyobraźni dzieci. Pałac Heroda, trochę przyrody, tutaj odgłosy takie z życia przyrody, no i kolęda, polska sceneria, pasterka, domki gasną, kościół się zaświeca. Szopkę jak co roku będzie można oglądać od Bożego Narodzenia już po pasterce. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. 33 minuty po 18. Debata dnia. Krzysztof Świątek, druga część debaty dnia w Polskim Radiu 24. Dyskutują Marcin Wikło z tygodnika sieci, Jakub Majmurek z Krytyki Politycznej. To jeszcze zamykając te kwestie światopoglądowe, kwestie także ochrony praw osób religijnych czy miejsc kultu religijnego, to zapytam jeszcze na koniec, bo o tym zaczął mówić Marcin Wikło, że są zapowiedzi czy wezwania do jakiegoś zgromadzeń i próby zakłócania pasterek. Pasterki jutro Wigilia, zakończona właśnie pasterką. Czy tutaj przynajmniej się zgodzimy wszyscy, że jednak to byłoby ewidentne naruszenie tych przepisów prawnych i no, czy panowie się zgodzą, że jednak należy wezwać te osoby, które mają takie zamiary do tego, żeby zaniechały tych zamiarów? Marcin Wikło. No tak, to jest absolutne ekstremum. Tutaj jakby strajk kobiet ohydza same siebie tak naprawdę takimi poczynaniami, a z ubolewaniem stwierdzam, że włączają się w to także politycy. No widzieliśmy już na występach w kościele panią poseł Joannę Scheuring-Wielgus choćby. Jeżeli coś takiego jest sankcjonowane przez osoby z parlamentu, to też jestem tym jakby zażenowany. Uważam, że należy się głośno temu sprzeciwić i stawiać tamę. A poseł Scheuring-Wielgus powinna zrzec się immunitetu, bądź też no, utracić go decyzją Sejmu i odpowiedzieć za zakłócenie mszy świętej? To jest decyzja Sejmu oczywiście, natomiast jakby no, immunitet jest posłom dany po to, aby mogli więcej niż inni, tak, w pewnej niezależności. Natomiast niech parlament sam oceni, czy to było wykonywanie obowiązków służbowych, czy też to był po prostu zwykły chuligański czyn, za który ja uważam należy karać.
Jakub Majmurek, kwestia zakłócania pasterek. Rozumiem, dlaczego takie pragnienie się pojawia, rozumiem, dlaczego ludzie czują pragnienie protestowania pod kościołami. Wynika po prostu z tego, że Kościół rzymskokatolicki jest potężną w Polsce siłą polityczną, no co najmniej od czasu Gierka, niemym członem wszystkich koalicji rządowych. I dzięki lobbingowi Kościoła katolickiego zaparł ten wyrok Trybunału Konstytucyjny skandaliczny, który wyprowadził na ulicę kobiety. Więc rozumiem to pragnienie, ale jednocześnie bym radził, by za nim nie podążać. Uważam, że zakłócanie aktywne nabożeństw religijnych jest niedobrym pomysłem, który raczej szkodzi sprawie taktycznie, politycznie niż pomaga. No i poza tym, no faktycznie jest tutaj pytanie, na ile potrzeba religijna osób wierzących. No ludzie mają różne potrzeby, niektórzy mają potrzebę wzięcia udziału w mszy świętej i tą potrzebę należy uszanować, jakby się nam ekscentryczna nie wydawała. No nie powinna faktycznie być zakłócana w ramach politycznej akcji, czy to jest dobry pomysł, nawet przekonania społeczeństwa do swoich racji. Moim zdaniem nie jest to dobry pomysł i protesty w pasterkach to, no, no jest to raczej granie w grę Jarosława Kaczyńskiego niż realizowanie mądrej strategii na rzecz rozdziału Kościoła i od państwa i na rzecz wprowadzenia w Polsce cywilizowanego ustawodawstwa dotyczącego zdrowia reprodukcyjnego. Zaś jeśli chodzi o posłankę Filling-Wielgus, to się nie zgodzę, bo ona popełniła czyn chuligański. Ona stała z transparentem w trakcie mszy, nikomu nie przeszkadzała, po prostu stała w kościele. No to nie jest chuligaństwo, to jest... No przepraszam bardzo, ale samo wtargnięcie w ten obszor jest chuligaństwem. Absolutnie się nie zgadza. Ona weszła do kościoła, każdy nie przekraczajmy pewnych progów, nie wchodzi weszła do kościoła, każdy może wejść i stanęła z transparentem. Można to oceniać równie. Moim zdaniem politycznie to nie jest jakoś super... ołtarzem pomiędzy wiernymi a ołtarzem według mnie. Moim zdaniem politycznie to nie jest super mądre działanie, ale to nie jest też czyn chuligański. To nie jest też chuligaństwo. No ale to było zakłócenie mszy. No to tutaj się zdecydowanie nie zgadza. Czy stanął transparentem, czy to jest zakłócenie aktywne mszy? No jest w kodeksie karnym rzeczywiście kategoria że byłoby aktywnym, nie wiem, gdyby rzuciła tym transparentem, kogoś kopchnęła. Na przykład krzyczenie, przerywanie księdzu, wydawanie głośnych okrzyków, zachowanie krzyczenia, krzyknąć, żeby to było aktywne zakłócanie. No tu chodzi o ten absurd. Ja uważam, że... Do oceny, zapraszam do akurat transparentu nie jest czynem chuligańskim. To przyjmujemy zasady, które tam panują i zachęcam do pewnego skupienia i nie przeszkadzania, nie absorbowania swoją osobą innych osób. To nie jest miejsce, w którym swoje happeningi może urządzać pani poseł Schering-Wielgus i ja sobie tego nie życzę. Dlatego uważam to za czyn chuligański. Zgadzam się, że tutaj jak gdyby rozumiem to pragnienie wiernych, żeby Kościół był dla nich przestrzenią modlitwy, chociaż go nie podzielam, ale rozumiem, że ktoś może mieć takie, ludzie mają różne potrzeby, szanuję to. Faktycznie politycznie uważam, że to nie był dobry pomysł z tym happeningiem, ale nie powinien on być też kryminalizowany i też nie nazwałbym tego czynem chuligańskim. No wie pan, nawet w dużych katedrach na świecie jest tak, że są miejsca wyznaczone tylko do modlitwy. Jeżeli ktoś wchodzi zwiedzać to miejsce jako zabytek, to może sobie oczywiście chodzić, natomiast jest pewne miejsce przeznaczone tylko do modlitwy. W małych jakby kościołach... Ale to mamy jednak zupełnie inny kontekst. Kontekst jednak ostrego sporu politycznego, który wchodzi do kościoła i uderza jak gdyby w potrzeby wiernych, które szanuje, także ze względu na zachowanie samego kościoła. No i też być może wierni, skoro chcą mieć spokój w przestrzeni modlitwy, to może też powinni zwrócić się do swoich kapłanów, żeby może trochę inaczej jak gdyby postępować. Nie, absolutnie nie ma zgody na takie myślenie. Jeżeli całemu społeczeństwu, które sobie Wielgus nie chce mieć kłopotów z prawem, to niech nie wchodzi do kościoła i nie robi takich przeszkód. Ale myślę, nie o tym zakazie aborcji, który został przeprowadzony przez Trybunał Konstytucyjny w wyniku trwającego dekady lobbingu kościoła. Miejscem pracy pani Schering-Wielgus jest parlament. Ona może tam głosować za albo przeciwko pewnym ustawom i dlatego została wybrana. Natomiast kościół jest miejscem, w którym ja sobie nie życzę takich happeningów. I tutaj na tym zakreśleniu różnicy zdań zamknijmy ten temat. Panowie, w takim razie chciałem zapytać dzisiaj jeszcze o rocznicę. Mamy 15. rocznicę zaprzysiężenia prezydenta Lecha Kaczyńskiego na urząd prezydenta. To się odbyło 23 grudnia 2005 roku. Prezydentura miała swoje punkty zwrotne. Nie możemy wszystkich omówić, ale pytanie wraca w kontekście upamiętnienia Lecha Kaczyńskiego, świętej pamięci prezydenta i Warszawy, i Polski w ulicą.
ulicą, czy godną aleją w Warszawie. No mieliśmy takie zapowiedzi, chociażby w kampanii wyborczej ze strony Rafała Trzaskowskiego, prezydenta Warszawy, że jak już opadnie kurz kampanii wyborczej, to niezwłocznie taka aleja czy ulica w eksponowanym, godnym miejscu się pojawi. No rok się kończy, nie mamy zrealizowania tego zapewnienia. Dlaczego? Dlaczego nie może być tak, że Lech Kaczyński miałby godną aleję w Warszawie? Czy panów zdaniem, tak się powinno stać? A dlaczego tak się nie dzieje pod władzą Platformy Obywatelskiej w Warszawie? Jakub Majmurek. Dlaczego się nie dzieje? To jest chyba dość oczywiste. No wynika to z bardzo ostrej polaryzacji. Tego, że konflikt polityczny wszedł w kolejną bardzo ostrą fazę właśnie ze sprawą tegoże wyroku, a także tego, jak na protesty reaguje władza, na przykład, nie wiem, czy policja, na przykład łamiąc rękę młodym kobietom. No i tutaj jest sytuacja, kiedy władza, która prawia... Ale co ma do tego świętej pamięci prezydent Warszawy i Polski? Już panu tłumaczę, spokojnie. W sytuacji, gdy władza, która sama uprawia wielki kult Lecha Kaczyńskiego, która postawiła nielegalnie pomnik jego w Warszawie. Nielegalnie, ale naginając do tego prawo i przejmując miejski plac, wyjmując go z podmiotu. No ale to nie było nielegalne, to było zgodne z prawem. Było zgodne z prawem, no ale było takim, no, prawem takim, no, było lege artis, ale było przekroczeniem przynajmniej obyczaju dobrego politycznego. Która uprawia kult Lecha Kaczyńskiego, która bije ludzi, no to jest wtedy oczywiste, że partia opozycyjna nie chce upamiętnić Lecha Kaczyńskiego. Co do drugiej części pana pytania, czy Lech Kaczyński powinien mieć ulicę w Warszawie, to uważam, że ogólnie tak. Ani mi specjalnie nie zależy osobiście, żeby tą ulicę miał, ani mi nie zależy, żeby jej nie miał. No jest to dla mnie takie dosyć obojętne. Gdybym był radnym, pewnie bym zagłosował za, gdyby taki wniosek się pojawił, ale też bym o ten wniosek jakoś specjalnie nie walczył. Uważam, że jest o wiele, wiele więcej osób, o wiele bardziej zasłużonych dla Polski i Warszawy niż Lech Kaczyński. Uważam go za słabego prezydenta miasta, za przeciętnego prezydenta Polski, nawet lepszego niż się spodziewałem, ale raczej przeciętnego. No ale zginął pełniąc obowiązki służbowe, no więc no dobrze, więc niech ma tą ulicę. Gdyby taki wniosek się pojawił, głosowałbym za. Niech ma tę ulicę, mówi Jakub Majmurek, ale nie jest przekonany do tej idei. Marcin Wiku, czy to... Niech ma, ale to jakby nie jest jakiś wielki, tak jak mówię, to nie jest wielkim skandalem, że jej na razie nie ma. Prędzej bym dał na przykład Tadeuszowi Konwickiemu, który unieśmiertelnił Warszawę. Za 100 lat ciągle będziemy chodzić ulicami Warszawy Konwickiego. Nie my, ale jacyś inni ludzie czytający po polsku, nie tylko po polsku. A kto za 100 lat będzie pamiętał o Lechu Kaczyńskim? Jakub Majmurek powiedział też, że był Lech Kaczyński przeciętnym prezydentem Warszawy. Słabym prezydentem Warszawy, przeciętnym prezydentem Polski. Jak to widzi Marcin Wiku? Nie sprawdzimy tego, jak ludzie za 100 lat będą pamiętali Lecha Kaczyńskiego. To już historia i nasi potomkowie ocenią. Ja muszę przyznać, że bardzo lubię tą poetykę, której używa pan Jakub Majmurek, w jednym zdaniu łącząc, mówiąc o władzy, która uprawia kult Lecha Kaczyńskiego i łamie młodym dziewczynom rękę. To takim jedno zdanie usłyszałem, które naprawdę trzeba mieć dużo poezji w sobie, żeby takie rzeczy łączyć i tak charakteryzować władzę. To bardzo proste, za proste według mnie, ale okej, to już zostawiam państwu do oceny. Co do Lecha Kaczyńskiego, ja przed wyborami samorządowymi, tymi, w których wygrał Rafał Trzaskowski, rozmawiałem w tygodniku Sieci z Pawłem Rabiejem, który wówczas był jeszcze samodzielnym kandydatem na prezydenta Warszawy. On kiedyś pracował z Lechem Kaczyńskim i powiedział, że postawiłby Kaczyńskiemu pomnik. Wtedy rozmawialiśmy o pomniku. Chociażby za to, że był prezydentem Polski, że był prezydentem Warszawy według niego zasłużonym, a to, jak wiemy, to było już w czasach, ta rozmowa się toczyła, kiedy to były już dwa zupełnie osobne obozy polityczne, zupełnie osobne klany, można powiedzieć, bardzo odległe od siebie. I dlatego też, że był bardzo dobrym i sprawiedliwym człowiekiem. Takich użył słów wobec swojego szefa Paweł Rabiej. Później rzeczywiście to wszystko poszło w pewną taką egzotyczną dosyć tutaj rozłączność tych obozów politycznych, które patrzą na siebie z taką nienawiścią, no że to po prostu nie przejdzie. Tak? Tylko ja nie mam żalu do Rafała Trzaskowskiego i do Rady Warszawy, która jest przez Koalicję Obywatelską jakby kontrolowana do tego, że nie chce upamiętnić nie swojego prezydenta, bo rozumiem, że to na tej zasadzie się dzieje. Odrzucające jest dla mnie to, że Rafał Trzaskowski po to, aby zostać prezydentem Polski, obiecywał takie rzeczy. Obiecał
wprost złożył taką obietnicę, chyba licząc na to, że ktoś z tych takich centrowych, a może i prawicowych wyborców skłoni się i złapie na to, zobaczy, jakim człowiekiem jest Rafał Trzaskowski. No to zobaczyliśmy, jakim człowiekiem jest Rafał Trzaskowski, że potrafi obiecać takie rzeczy. Po co obiecywać takie rzeczy? To jest tak naprawdę odpychające. Bardzo szybko to zostało zweryfikowane. Szybko nastąpiła ta pierwsza sesja Rady Warszawy, na której taki projekt nie został złożony, a teraz słyszymy, że nie ma na to klimatu. Wolałbym od Rafała Trzaskowskiego usłyszeć, że po prostu nie ma takiego klimatu i tej ulicy nie będzie. I to mi się wydawałoby tak politycznie uczciwsze, niż po prostu mamienie ludzi takimi drdymałami. Moja ocena Lecha Kaczyńskiego jest lepsza niż pana Majmurka. Uważam, że był bardzo dobrym prezydentem Polski, ale to widzimy dopiero po czasie. Wtedy, kiedy on był prezydentem, rozpoczął się pewien przemysł pogardy wobec niego i ta jego postać była bardzo wykrzywiana. Natomiast po latach widzimy, jak ważne i jak mądre były jego geopolityczne, strategiczne przewidywania i plany, które tak naprawdę teraz rząd Zjednoczonej Prawicy realizuje i dobrze, że realizuje. Myślę i o bezpieczeństwie wojskowym, i o bezpieczeństwie energetycznym. To jest coś, do czego trzeba było mieć dużo odwagi, żeby wtedy to jakby stwierdzić, zdiagnozować i sugerować, aby tak politykę prowadzić. Na szczęście ona tak jest prowadzona. Panowie, jak wiemy, polityka, a w ogóle życie jest nieprzewidywalne, bo któż w grudniu poprzedniego roku spodziewałby się tego, że będziemy przykryci właściwie w jakiejś mierze sparaliżowani pandemią, ale jednak no, może te ostatnie minuty poświęćmy pewnym prognozom, jeżeli chodzi o to, co może zdominować życie polityczne w Polsce, czy szerzej może w Europie, na świecie. Może zadam takie pytanie, czy dalej będziemy zdominowani tematem pandemii, jego skutkami zdrowotnymi, jego skutkami ekonomicznymi? Czy panowie się obawiacie, że ten rok pod względem na przykład ekonomicznym może być trudniejszy od 2020, a może kwestia szczepionek, które jak wiemy już do Polski dotrą w drugi dzień świąt pod koniec tego dnia, czy może to jednak spowoduje, że powoli będziemy wracać do normalności? Czy panowie macie jakieś zastrzeżenia w tym względzie? Jakub Majmurek. Raczej jestem dosyć pesymistyczny nastroju, jeśli chodzi o przyszły rok względem gospodarczym i pod względem zdrowotnym. No szczepionki rzeczywiście są wielką szansą, tylko żeby szczepionki zadziałały na poziomie populacyjnym, żeby one rzeczywiście wytworzyły odporność całej populacji Polski, no to musi zostać zaszczepionych, tam według wskazań ekspertów, chyba około 60% ludzi, a to jest proces, który po prostu no, zajmuje mnóstwo czasu, zanim uda się nam zaszczepić taki procent populacji. To trochę czasu nam zajmie, więc nie sądzę, by można mówić o jakimś powrocie do normalności przed latem przyszłego roku. Myślę, że przynajmniej jeszcze do marca będziemy w stanie takim no, bardzo silnie życia naznaczonego pandemią i skutkami związanymi z ograniczeniami sanitarnymi i spowodowanym przez te konieczne ograniczenia sanitarne problemami gospodarczymi. Trochę być może się to zacznie pomału rozluźniać na wiosnę. No być może do normalności uda się powrócić latem, no, ale kiedy powrócimy do tej normalności, to nie będzie stan z grudnia 2019, ale to będzie stan, gdzie wiele osób umrze, gdzie wiele osób straci swoich bliskich, już straciło, wtedy być może zaczniemy to tak naprawdę liczyć, do nas dotrze. To będzie stan, kiedy wiele firm pobankrutuje, kiedy pobankrutuje też wiele poddostawców tych firm, kiedy wiele ludzi straci źródło utrzymania, zostanie z niespłaconymi i niespecjalnie spłacalnymi kredytami, więc ta normalność też będzie gorzka. Jeżeli chodzi o badania, to kilka dni temu opublikowano badanie Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego ARC Rynek i Opinia. Wedle tego badania tylko 17% Polaków zamierza się zaszczepić tak szybko, jak to możliwe. 23% dopiero po jakimś czasie. Łącznie to jest 40%. To jest wciąż daleko od tego progu, o którym mówił redaktor Majmurek. 60%, nawet niektórzy mówią, że to powinno być powyżej 60% w skali populacji. 38% wedle tego badania nie zamierza zaszczepić się w ogóle. Pesymistyczna perspektywa redaktora Majmurka. Czy rzeczywiście z takimi niewielkimi, czy raczej pozornymi nadziejami będziemy wkraczać w ten 2021 rok, czy może jednak to będzie jakiś rok odbicia i zdrowotnego, i gospodarczego, jak to widzi Marcin Wikło?
zgadzam się z większością rzeczy, które redaktor Majmurek powiedział przed chwileczką, to znaczy tak. To chyba po raz pierwszy chyba w tej debacie. Ale to jest kwestia, wydaje mi się, mało dyskutowalna, to znaczy chyba rzeczywiście przed latem nie mamy co liczyć na jakąś normalność, rzeczywiście wyszczepienie 60 czy 70% to jest karkołomna sprawa, choćby ze względu technicznego, tak? Ja słyszałem, że pierwsza partia szczepionek, która ma dotrzeć za kilka dni dosłownie do Polski, to będzie dopiero 300 tysięcy dawek, bo te szczepionki są równomiernie rozkładane po wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc po pierwsze musimy te szczepionki dostać, po drugie je zaaplikować, no i po trzecie czekać, aż tej odporności nabędziemy, tak? A rząd, o ile skupia się i mam wrażenie, że panuje nad tą taką stroną techniczną przygotowania naszego szczepienia, miejsc, gdzie będziemy szczepieni i podzielenia nas na grupy, no to trochę nie panuje nad taką propagandą szczepionkową, można powiedzieć, nad zachęcaniem ludzi do tego, aby się szczepili, nad tłumaczeniem, jakie tak naprawdę COVID konsekwencje ze sobą niesie, bo to nie jest taka grypa, to wiem, bo rozmawiałem ostatnio z lekarzami wieloma na ten temat. To jest jednak choroba, która, jeżeli nie przejdziemy jej bezobjawowo, czyni z nas, usłyszałem takie stwierdzenie, rencistów płucnych, że tak naprawdę bardzo duże rzeczy, bardzo poważne ubytki w organizmie po sobie pozostawia. To jest taka rzecz, tak życzmy sobie, że jeżeli mamy przejść COVID-a, aby przejść go rzeczywiście bezobjawowo, powikłania po tej chorobie są po prostu straszne, o ile przeżyjemy, tak? To jest pierwsza rzecz, bo tutaj jest zagrożenie życia. Druga rzecz, tak, to będzie zabójcze dla gospodarki i również zgadzam się z tym, że to nie będzie nawet ta normalność za, nie wiem, rok czy półtora, to nie będzie powrót do grudnia 2019 roku z wielu powodów. Ekonomiczny pan redaktor Majmurek powiedział, ja powiem jeszcze, że także inne dziedziny zdrowia bardzo ucierpią, bo jesteśmy wszyscy bardzo sfokusowani na tym, aby leczyć COVID-a. Natomiast jest wiele takich chorób, jakby można powiedzieć, nie do końca wymiernych, tak? No, niekoniecznie, bo ręka się zrośnie, jeżeli jest złamany, noga się zrośnie, ale myślę o psychiatrii, myślę o na przykład terapiach, o uzależnieniach. To są w tej chwili rzeczy trochę odłożone na bok, które no, nieleczone po prostu galopują gdzieś w takim kierunku, w który potem być może nie będzie co zbierać z chorymi na to. I to są takie koszta, których w tej chwili nie jesteśmy w stanie oszacować. Dopiero kiedy jakby opanujemy to takie pierwsze uderzenie, czyli zaszczepimy, mam nadzieję, jak najwięcej ludzi, że nabędziemy tej odporności, no to wtedy będzie można zacząć to podsumowywać. Ale 2021 rok to będzie czas takiego docierania do naszej świadomości bardzo wielu nieprzyjemnych rzeczy. Myślę, że on może być jeszcze trudniejszy niż 2020, bo 2020 to pewne rzeczy były dla nas nowe, pewnych rzeczy nie wiedzieliśmy. Były jeszcze pieniądze na to, żeby wspomagać pewne firmy. Natomiast w 2021 roku to wszystko będzie o wiele trudniejsze. No i niby widzimy światełko w tunelu, ale mam wrażenie, że ono się ciągle gdzieś od nas oddala. To nie będzie proste wchodzenie tej pandemii. Panowie, to jeszcze mamy 4 minuty, więc krótko, stricte politycznie, dwa wątki, no dwa główne bloki polityczne, czyli Zjednoczona Prawica i Koalicja Obywatelska. Jarosław Kaczyński w niedawnym wywiadzie dla Rzeczpospolitej zapowiedział, że Mateusz Morawiecki powinien być premierem pełną kadencję. On wystartuje na prezesa PiS, jeżeli odbędzie się w końcu kongres, ale po raz ostatni. Czy zatem, jeżeli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, spodziewacie się panowie takiego łagodnego kursu, czy będą turbulencje, jak po ostatnim szczycie Rady Europejskiej? No i pytanie o Platformę Obywatelską, która w styczniu będzie obchodziła swoje 20-lecie. Czy tutaj nie należy się spodziewać jakiegoś przebrandowienia, na przykład w porozumieniu z Ruchem 2050 Szymona Hołowni? Jakub Majmurek. Jeśli chodzi o Zjednoczoną Prawicę, to spodziewam się turbulencji. Wydaje mi się, że też ostatnie miesiące były jednak dla Zjednoczonej Prawicy dosyć kryzysowe. Także dla przywództwa Jarosława Kaczyńskiego w tym obozie. Wydaje mi się, że wiele osób z tego obozu też zaczęło się głośno zastanawiać i zauważać, że Jarosław Kaczyński nie jest może zawsze nieomylny. I te napięcia, jakie się zaznaczają w tym obozie, między z jednej strony Solidarną Polską, z drugiej strony samym PiS-em, w samym PiS-ie, jakie widać, a jeszcze tą partią koalicyjną Porozumienie Jarosława Gowina, no to będzie jak najbardziej buzować, więc się spodziewam turbulencji. A jeśli chodzi o Platformę, no to ona na pewno jest w tej chwili w dosyć głębokim kryzysie wizerunkowym, programowym i potrzebuje jakiegoś rebrandingu, potrzebuje jakiegoś odświeżenia. Więc bym się zdziwił, gdyby jakiejś próby, jeśli nie rebrandingu w postaci zmiany nazwy, ale jakiegoś nowego otwarcia programowego, tożsamościowego, marketingowego by nie było.
Marcin Wikło? Jeśli chodzi o Platformę, to tak, rebranding to jest jedyne, na co chyba ich stać i to pokazali przez kilka kolejnych wyborów, kiedy tak naprawdę nie udało się nawet do samego końca tych ostatnich wyborów zdradzić jakiegoś konkretnego pomysłu na Polskę. Nie mówię o programie, bo powiedzmy, że program był, chociaż to jakieś dziwadło, a nie program, tak naprawdę kilkupunktowa sytuacja. Pomysłu na Polskę opozycja nie ma, nie ma pomysłu na to, jak pokonać Zjednoczoną Prawicę, dlatego tak łaknie takich niepokojów na ulicy i tak bardzo chętnie się pod nie podłączę. Tak naprawdę szkoda gadać o Platformie, bo dopóki nie znajdzie na siebie pomysłu, no to nic nie wróży jej jakichś tutaj sukcesów. Tak naprawdę dobrze, żeby Platforma istniała, bo wtedy Prawo i Sprawiedliwość spokojnie sobie będzie wygrywało, tak to można ocenić. A co do Zjednoczonej Prawicy, ja jestem rozczarowany jedną rzeczą, tym, że podczas wyborów prezydenckich, podczas kampanii prezydenckiej ja słyszałem, że teraz no to już będzie trzyletnia taka autostrada do tego, żeby zająć się poprawą bytu Polaków. Oczywiście jedna rzecz to COVID, który wyhamował pewne inwestycje, no ale druga sprawa, że po tych wyborach ostatnich, po tym ostatnim elemencie wieloboju wyborczego znów zwycięskim Zjednoczona Prawica zaczęła zajmować się właściwie sama sobą, a nie poprawieniem naszych bytów. I tym jestem rozczarowany. Ja uważam, że należy wrócić do reform, szczególnie tych politycznych, a gospodarką zajmować się na tyle, na ile to możliwe. I na koniec panowie życzenia. Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna. Polityczne życzenia na święta czy na Nowy Rok? No cóż można życzyć? Można życzyć chyba tylko tego, żeby w Nowym Roku nie było gorzej i żeby jakoś przez ten kryzysowy czas przejść. Marcin Wikło, Tygodnik Sieci. Zdrowych i błogosławionych świąt Państwu i sobie życzę. Dołączam się do tych życzeń, oby Chrystus Narodzony nas uwolnił od tej zarazy. Tego pewnie wszyscy sobie życzymy. Bardzo dziękuję. Marcin Wikło, Tygodnik Sieci, Jakub Majmurek, Krytyka Polityczna, Krzysztof Świątek. Do usłyszenia.